Witam bardzo serdecznie w grze 1000 Bornes na Atari ST. Gra została napisana przez Patryka Flebusa, ale nie wiadomo w którym roku. Więc możemy zacząć rozgrywkę. Tutaj mamy demo, że tutaj chyba jest 4 graczy, czyli ile graczy, więc generalnie 4, tak? Zobaczmy tutaj 3, 4, tak maksymalnie może być. Okej. Okej, dobra. Tryb gry. Więc. Czyli ja jestem graczem pierwszym, a pozostali gracze to są gracze komputerowi. Więc okej. No zobaczymy. Na czym polega ta gra? Ta gra polega na tym, aby osiągnąć 1000 przejechanych kilometrów. I oczywiście tutaj mamy różne takie, te czerwone to są karty, którymi można zagrać, aby przeszkadzać poszczególnym graczom. Więc oczywiście najpierw bierzemy kartę, to jest uruchomienie pojazdu, więc uruchamiam pojazd. Teraz pozostali gracze, no już mi zrobił ktoś wypadek, od razu tam ktoś go zatrzymał. No jak mi ktoś zrobił wypadek, to muszę mieć odpowiednią kartę. No na razie nie mam tutaj nic, więc podwójne karty będę usuwał. Ewentualnie, o tamten też tamtego zatrzymał. O, to jest właśnie karta, która spowoduje, że będę mógł naprawić sobie samochód. Ale teraz znowu będę musiał znaleźć kartę właśnie tą zieloną, która mi pozwoli wyruszyć. Mogę też ograniczyć komuś prędkość, że może tylko jechać z prędkością 50 km na godzinę. No i czasami może być tak, że mogę nigdy nie wyjechać z tego tematu. No zobaczmy, wezmę kartę, spróbuję wziąć 50 km na godzinę na przykład. No niestety nie, bo samochód jest tak jakby w reparacji, ale mogę tutaj zrobić przeciwnikowi na przykład dziurawą oponę i on już sobie teraz chwilę postoi. No dobra, co tutaj mamy? Tutaj można też jeszcze dać mu coś takiego, to jest właśnie brak paliwa, więc też będzie musiał się trochę pomęczyć. No dobra, więc na razie nikt, widzę, nie ma startu. Póki co. Tak, tamten musi paliwo znaleźć. Ja muszę start znaleźć. Także wyrzucają też dobre karty. No bo jak nie ma, no to nie ma, nie? Co zrobić? Dobra. 200 km na godzinę to by było ciekawe, tylko że no. O, dobra, mam start wreszcie. To mogę wystartować. Chyba że mnie ktoś. No właśnie, teraz mi zrobili, że brak mi paliwa. No i to jest taka właśnie jazda z nimi, bez trzymanki. Ok, mam tą kartę, tam widzę, że dał sobie kartę, która wyłącza ograniczenie prędkości. Dobra, to mi się może przydać, bo mi znowu może ktoś załadować odpowiednią kartę typu brak paliwa. No i tak, nie będzie paliwa, potem znowu start. I czasami jest tak, że no, gra się w ten sposób wydłuża dość znacznie. No, tamten mu już zapakował od razu na dobry początek. No tutaj dwie to nie są mi potrzebne, aż bo to jedna tylko wystarczy, żeby ją zagrać. Tak, tamten koło naprawił, ten dostał możliwość, no ale oczywiście od razu. Tak, są też takie karty specjalne, które chronią całkowicie przed pewnymi rzeczami, ale taką kartę, żeby zdobyć, to nie jest to takie proste. O, to by mi się przydało właśnie, ten dystrybutor, ale no niestety nie mam. Jak na razie muszę czekać cały czas.
Dobra, to tamten go zatrzymał, a ten znowu pojechał. No niektórzy mają takie szczęście, że no właśnie to, co mi jest potrzebne, to wyrzucił do kosza, że tak powiem. No tamten już jedzie sobie, ale ten już mu zrobił wypadek. Okej. No nic nie zrobię na razie. Stoję w miejscu i jakoś nie za bardzo zamierzam ruszać. Okej, karty są teraz przetasowywane, więc dobra, zrobimy mu tutaj. No i cóż, muszę czekać, nie? Aż się mi pojawi dystrybutor, więc no coś nie bardzo mi idzie w tej grze. Czy nie mam też kart, którymi mógłbym przeszkadzać zawodnikom. O, wreszcie coś mam, tylko zaraz mnie pewnie... A nie, to nic mi nie da, bo muszę dystrybutor mieć. No tak, zapomniałem sobie. No jak mi się uda ruszyć, to od razu z kopyta ruszę, tylko tyle. No właśnie, tamten dostał dystrybutor, a ja tylko to. No trudno. Tamten sobie jedzie, a ja jadę na torpedzie. Dobra. Chyba przyjdzie przegrać, bo nawet nie ruszę. O, jest wreszcie jakieś paliwo. Tamci jadą ostro. Komuś ogranicznik tutaj damy. Może temu się uda dać tutaj ogranicznik. Da się mu ogranicznik rzucić, żeby za szybko się nie przesuwał, no ale no niestety tak łatwo się nie poddają. Dobra, muszę wystartować. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie załatwią w jakiś sposób. To różnie z nimi bywa. Dobra, teraz ja zaczynam jechać. Już mam 200 przejechanych kilometrów. Tamtego przytrzymamy na tym wypadku, tak, ale... Dobra, dobra, to niech na razie zostaje teraz stówę. Jedziemy ostro. Tak, ale tamci też widzę, że ciągle przędą do przodu. Ja także staram się ich dogonić. Ok, karty zostały przerzucone. Dobra, co u mnie? Stówa. No i zobaczymy, czy uda mi się ich przegonić. Zostało już mało kart w sumie. No nie wiem, czy uda mi się ich dogonić. Tamten już mu tylko naprawdę niewiele zostało. Okej, czyli co? Wykończyły się karty. Właśnie, no szybko ich doganiam, ale raczej tak, no właśnie musi idealnie, więc no niestety gra się skończyła. Teraz jest podliczanie punktów. 850 km udało mi się przejechać. Gracz drugi 0, gracz trzeci 975, gracz czwarty właśnie uzyskał punktów najwięcej. Teraz jest ogólny ranking punktów. Ja tutaj, jak widać, mam 850, więc czy chcemy następną partię rozegrać? No i teraz rozgrywana jest kolejna partia. Oczywiście znowu wszystkie karty są rozdawane. No chwilę trzeba właśnie czekać na to rozdanie. No ale tak to już jest. Także taka bardzo fajna gierka, w którą można sobie pograć. Zachęcam do zabawy i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Atari ST.